Dzień dobry, mamy poniedziałek, 28 dzień września. Witam Państwa ze studia przy ulicy Floriańskiej. Agnieszka Baron, zapraszam na Puls Dnia. Serwis zaczynamy od kolejnych dobrych informacji z boiska. Nie ma mocnych na drużynę z Gliwic. Tym razem Śląsk-Wrocław na kolanach. Po trudnym spotkaniu piłkarze Piasta Gliwice pokonali na wyjeździe podopiecznych Tadeusza Pawłowskiego 2-1. Bramki dla niebiesko-czerwonych zdobyli obrońcy Herbert i Uros Korun. Dzięki zwycięstwu Piastunki umocniły się na pozycji lidera Ekstraklasy. Po kolejnym zwycięskim meczu Piasta Gliwice na usta ciśnie się wiele słów. Na opisanie bieżącej sytuacji niebiesko-czerwonych w tabeli Ekstraklasy można użyć podniosłych wersów. Ale wszystko tak naprawdę sprowadza się do jednego zdania, często ostatnio słyszanego na stadionie przy Okrzei. Triumf nad Śląskiem Wrocław był 8. zwycięstwem Piastunek w tym sezonie. Mimo korzystnego finalnego rezultatu, poczynania podopiecznych Radosława Natala nie wyglądały różowo przez całe 90 minut. Wiemy, że druga połowa już nie była tak dobra jak choćby pierwsza. Ważne są 3 punkty. Pokazaliśmy, że gramy do końca i to, że tracimy bramkę, to jeszcze nic nie znaczy. I pokazujemy już wszystkim, że trzeba się z nami liczyć po prostu w każdym meczu, że nie będzie z nami łatwo. I nie jest. Także za sprawą Patryka Mraza, byłego gracza Śląska Wrocław, który do Piastunek dołączył latem. 28-letni Słowak miał udział w wielu bramkach gliwiczan w tym sezonie. Nie inaczej było też w piątek. Defensor zaliczył 2 asysty. Stale fragmenty ćwiczymy, ciągle na tych treningach, a może jak druga się mi zaliczy też asysta, to był przypadek, bo chciałem strzelać i piłka się dostała Guduszowi i ten zakończył i strzelił bramkę, ale no, na to nie patrzę w ogóle, na te asysty. Cieszę się z tego, żeśmy wygrali. Z ostatniej wygranej najmocniej cieszył się chyba Kornel Osyra, zwłaszcza, że pojedynek ze Śląskiem miał dla niego dodatkowy smaczek. Mieszkam 15 km od Wrocławia i tak naprawdę od dziecka wszyscy moi znajomi są kibicami Śląska i to cieszy, taki pstryczek cieszy, bo pewnie będzie wolny i w sobotę się pojawię w domu i fajnie będzie iść z uniesioną głową. Po 10 kolejce rozgrywek Ekstraklasy w najgorszym wypadku Piastunki będą miały 6 punktów przewagi nad drugą drużyną w tabeli. Wszystko zależy od rezultatu poniedziałkowego pojedynku Pogoni Szczecin z Jagiellonią Białystok. Gracze Piasta nie ukrywają, że ten stan faktyczny bardzo im odpowiada. Komfort i fajne uczucie, bo ja mam 22 lata, dla mnie to jest coś nowego i myślę, że dla chłopaków też. I widać, nawet słychać i właśnie, że tam się wyprawiają cuda dzisiaj. Cuda w szatni, ale przede wszystkim cuda na boisku. Tak, proszę Państwa, jeszcze kilka zwycięskich spotkań i poczynania Piasta będzie można zaliczyć do kategorii zjawisk paranormalnych. Rok 2015 jest dla gliwickiego cechu rzemiosł różnych i przedsiębiorczości wyjątkowy. Instytucja obchodzi swoje 70-lecie. W sobotę w siedzibie cechu przy ulicy Raciborskiej odbyła się impreza z okazji tej okrągłej rocznicy. Na miejscu nie zabrakło ekipy telewizji Imperium. Cech rzemiosł w Gliwicach działa od 7 dekad. Powiedzieć, że w tym czasie zmieniły się warunki ekonomiczne i gospodarcze w naszym kraju, to tak jakby nic nie powiedzieć. Realia świata rzemieślników i przedsiębiorców uległy totalnej metamorfozie. Łatwo było sprzedać to, co się wyprodukowało. Natomiast było gorzej z surowcami. W tej chwili mamy to, że mamy dużą konkurencję, co dobre to jest oczywiście dla klienta, prawda? Natomiast rzemieślnikowi na pewno jest gorzej, ale solidny rzemieślnik da sobie radę na rynku, jeżeli będzie poważnie traktował swój zawód. A czym zatem cech rzemiosł zajmuje się w roku 2015? Jego zadania mają obecnie dość złożony charakter. Oferujemy, że tak powiem, pełną obsługę w zakresie pomocy przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Pomocy w zakresie prawnym,
czy to sprawa pracy, czy to sprawa cywilnego, gospodarczego. Głównym zadaniem jest obsługa rzemieślników w zakresie szkolnictwa zawodowego. To jest nasz priorytet, to co było zaznaczone w naszym filmie, że tak powiem, jubileuszowym, że jeżeli będziemy mieli młodych adeptów nauki rzemiosła, to rzemiosło nie zmieni. Kondycja szkolnictwa zawodowego w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Dzieje się tak również dlatego, że bardzo często absolwenci gimnazjów, którzy decydują się na kontynuację nauki w zawodówkach, przez rówieśników są postrzegani jako mało ambitni. Ja myślę, że to jest efekt początku lat 90., kiedy bardzo mocno propagowano wykształcenie średnie. Szkoły zawodowe przestały być szkołami pozytywnego wyboru i to dzisiaj nam się odbija czkawką. Jaka jest zatem recepta na ożywienie szkolnictwa zawodowego? Uczniowie, którzy wybierają szkołę zawodową, muszą mieć pewność, że będą mogli w tym zawodzie pracować, czyli bez rynku pracy, bez takiej współpracy między rynkiem pracy a szkołą, bez współpracy między rynkiem pracy a tymi, którzy decydują o kierunkach kształcenia, młody człowiek nie będzie miał przyszłości. Przedstawiciele cechu zauważają jednak branżę, która i tak cieszy się ostatnio sporym wzrostem popularności. Tendencja taka wzrostowa, bym powiedział, to jest na pewno fryzjerstwo i właśnie tak jak powiedziałem, poszerzone są, że tak powiem, te horyzonty różnej, że tak powiem, maści, paznokcie, niepaznokcie, inne rzeczy, więc jest najszerszą, największą branżą, to jest właśnie branża fryzjersko-kosmetyczna. Fryzjerstwo, jak się okazuje, nie należy jednak do zawodów łatwych. To jest ciężka fizyczna praca. Raz, że trzeba stać na nogach, dwa, że ciągle z uniesionymi rękami, a oprócz tego to już same przyjemności. Bo jak jest klient zadowolony, to się nie pamięta o tym, że się cały dzień stoi na nogach. A gdy klient zadowolony, to i chętnie wraca do fryzjera, krawca czy cukiernika. Gliwickim rzemieślnikom życzymy samych takich klientów, a cechowi wielu kolejnych lat owocnej działalności. Wracamy do tematu z zeszłego tygodnia, kiedy to informowaliśmy o prośbie policji skierowanej do internautów. Chodziło o znalezienie złodziei, którzy obrabowali starszego pana. Po raz kolejny internauci spisali się na medal, pomagając rozwiązać kryminalną zagadkę. Policjanci z drugiego komisariatu, którzy prowadzili sprawę, po wyczerpaniu wszystkich możliwości śledczych, wykrycia i ustalenia tożsamości tychże mężczyzn, zdecydowali się na publikację ich wizerunku. No i tak jak wspomnieliśmy, spotkało się to z odzewem internautów, którzy nadsyłali informacje z podejrzeniami, z wskazaniami jednoznacznymi. Tutaj policjanci zweryfikowali kilkanaście takich listów, maili. Jeden z nich okazał się prawdziwy. Sprawca został zatrzymany, on wstępnie się przyznał do tej kradzieży. Teraz jeszcze trwają czynności celem zatrzymania drugiego sprawcy. Jego tożsamość też już jest ustalona. Także apel, jeśli widzimy coś niepokojącego, wiemy o jakiejś działalności przestępczej jakiejś osoby, można zawiadomić policję przez anonimową skrzynkę informacyjną. Na stronie gliwickiej policji jest taka. My oczywiście gwarantujemy anonimowość. Takie osoby, które sobie zastrzegą, nie zostaną w żaden sposób ujawnione. Kilogramy pomocy dla potrzebujących. Po raz kolejny odbyła się zbiórka makulatury zorganizowana przez Caritas i akcję katolicką diecezji gliwickiej oraz Towarzystwo Pomocy imienia świętego brata Alberta. Pod hasłem Makulatura to pomoc zbierano kilogramy na rzecz potrzebujących. Jak informują organizatorzy, 30 kilogramów makulatury to jeden posiłek dla potrzebującego. Kilogramów, a co zatem idzie posiłków, nigdy za wiele. Kolejna okazja pozbycia się zbędnej makulatury i niesienia pomocy za niecały miesiąc. 23 i 24 października na parkingu siedziby Caritas przy Ziemowita. Wydarzeniu patronuje Telewizja Imperium.
sobotę w całej Polsce odbyła się kolejna edycja akcji Hate Stop. Celem kampanii jest walka z rasizmem, homofobią i wszelkimi innymi przejawami nienawiści pojawiającymi się na murach budynków. W Gliwicach nie tylko nie udało się zaprosić do udziału w kampanii żadnych oficjeli, ale organizatorzy mieli nawet problem z uzyskaniem akceptacji dla organizacji tego wydarzenia. Ostatecznie zgodzili się zarządcy nieruchomości położonej przy ulicy Mikołowskiej 22. To właśnie tam mieszkańców do wspólnego malowania zaprosiło Stowarzyszenie On Off. Odzew Gliwiczan okazał się być jednak poniżej oczekiwań. Za pędzle i wałki chwyciło tylko kilka osób. Mimo wszystko z pomocą przybyłych na miejsce dziennikarzy bramy przy ulicy Mikołowskiej udało się odnowić, a przy okazji usunięto z przestrzeni publicznej kilkanaście nienawistnych napisów. Znajdujemy się przy ulicy Mikołowskiej 22 w bramie, jak widać. Malują ludzie za panią ścianę. Co to za okazja? To jest ogólnopolski dzień zamalowywania nienawistnych napisów organizowany przez organizację Hate Stop. No my jako stowarzyszenie On Off włączamy się w tą akcję tutaj lokalnie, malujemy w Gliwicach, żeby upiększyć naszą tutaj przestrzeń publiczną, żeby, że tak powiem, pozbyć się tych nienawistnych napisów. Upiększyć okolice to jedno, a druga rzecz no to jest taki przekaz właśnie przeciwko tym nienawistnym, hejterskim, jakby powiedziała młodzież, napisom. No dokładnie tak, tutaj chcemy zaktywizować też otoczenie, żeby przyłączyło się do tego, żeby pomogło nam tutaj jakby przeciwdziałać też temu, tak? Jest to ważne, żeby też przeciwdziałać temu, żeby to miało też taki wydźwięk, nie tylko upiększanie, ale też przeciwdziałania. Dlaczego takie akcje są ważne? No myślę, że w pewien sposób naświetlają problem miast, jakim jest właśnie brzydkie napisy na ścianach, bo zwykle jednak one przejawiają się w jakichś przekleństwach i w takiej agresji. No i wydaje mi się, że w taki sposób można trafiać do ludzi, że jednak to jest po prostu, no to nie jest cool i to nie jest fajne i może lepiej wziąć pędzel i namalować coś ładnego niż brzydkie napisy. Frekwencja póki co jest parę minut po godzinie 11 i na razie nie dopisała. W Warszawie się za tą akcję biorą ambasadorzy, prezydent Warszawy. U nas tej frekwencji nie widać. To jest jakiś znak czegoś? No jest to dość przykre, że mały był też jakby wydźwięk i małe zainteresowanie tutaj lokalnie tą akcją. No fajnie by było jakby jednak więcej osób się w to chciało angażować, tak? No myślę, że może na przyszłość, no to jest pierwszy raz w ogóle organizowane w Gliwicach, więc być może w przyszłości się uda zrobić to z większą pompą, tak? W sobotnie popołudnie miastem zawładnęli fani gier, animacji i nowych technologii. Na żywo można było zapoznać się z nowościami sprzętowymi i gadżetami. Mediatent już po raz drugi ściągnął, tym razem na rynek rzeszy osób żądnych nowinek. Dosłownie można było przenieść się do wirtualnej rzeczywistości. To za sprawą specjalnego symulatora. Sporym zainteresowaniem cieszyło się także urządzenie umożliwiające sterowanie grą za pomocą wzroku oraz pojazd skanujący obiekty w przestrzeni. Wydarzenie objęła patronatem medialnym Telewizja Imperium. Dzisiaj jesteśmy na rynku w Gliwicach i to jest druga edycja imprezy Mediatent organizowanej przez Śląską Sieć Metropolitalną i Miasto Gliwice. Poprzednia była na Placu Krakowskim. W tym roku postanowiliśmy przesunąć imprezę tutaj. Impreza odbyła się w namiotach, więc taka jest jej też fajna idea, że ona jest ruchoma i można ją robić po prostu w bardzo różnych miejscach. Generalnie staramy się na tych naszych imprezach pokazywać nowe technologie i przybliżać te nowe technologie odbiorcom, którzy tutaj mieszkańcom, przyjezdnym, no po prostu komu się da. Jakie jest miejsce Gliwic na mapie polskiego game devu? Myślę, że jedno z bardziej znaczących, tak? Myślę, że na pewno Śląsk jest dość prężnym ośrodkiem w tym dziedzinie po Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu. I to wszystko w tym wydaniu programu Puls Dnia. Kolejna dawka aktualnych wiadomości z naszego miasta już jutro o tej samej porze.